bierzecie czystą kartkę z panem prezesem i rysujecie plan długofalowy, to kiedy tam, w którym roku się pojawia PGE Ekstraliga? Bo zaplecze wszystko jest, klub jest fajnie budowany, a wiadomo, że środki finansowe są w Rzeszowie najważniejsze, jeśli chodzi o budowanie w ogóle klubu, więc macie takie plany długofalowe gdzieś tam? Tak, tak, już na samym początku przejęcia przez prezesa Michała Drymajło klubu był plan długoletni, postawienie przede wszystkim w pierwszym, chociaż drugim roku działalności awansu do pierwszej ligi, obecnej drugiej metarka z Ekstraligi. Natomiast kiedy Ekstraliga? Docelowo plan jest tak, że w 2026 Texon Stal Rzeszów rozpoczynała sezon w Ekstralidze. No, czyli ten na przejeżdżenie, a potem atak na fotel lidera.